kochać, jak to łatwo powiedzieć. Taka jest fraza jednej z starszych piosenek w kulturze polskiej, znana nam, ale która odzwierciedla też pewną prawdę, że rzeczywiście z miłością jest trochę więcej niż ze słabymi samymi słowami. A jeśli chodzi o miłość do Boga, to tym bardziej warto by zapytać siebie, czym jest ta miłość do Boga? Bo Bóg oczekuje od nas miłości. Czy jest to jakaś tajemnica dotarcia do wznioślejszych uczuć, na które stać tylko nielicznych, którzy być może doświadczają głębszego wtajemniczenia prawdy, muszą przeżyć coś niesamowitego, jakieś poruszenie duchowe. Może niektórzy mogą wiązać to z tym, że ci, którzy przeżyli tak zwany chrzest w Duchu Świętym, czyli jakieś poruszenie wielkie, że nawet zaczęli mówić językami, że otworzyły im się jakieś klepki w głowie na tyle, żeby lepiej poznać już Boga emocjonalnie niż tylko przez czytanie tekstu. Pytanie, co to znaczy kochać Boga? Czy kochać Boga to mieć się dobrze, mieć dobre uczucie w stosunku do Boga? Najlepiej odpowiedzieć na to na podstawie studium Pisma Świętego. Biblia jest źródłem prawdy o Bogu, o nas, o życiu, świecie, o tym, cokolwiek się ma wydarzyć w przyszłości. Zapraszam, byśmy otworzyli dzisiaj Księgę Objawienia na rozdziale drugim i przeczytamy sobie jeden z listów, który został napisany przez Jana Apostoła, który otrzymał objawienie, ujawnienie pewnej tajemnicy, której doświadczył przez widzenie, zjawisko, gdy Chrystus go, uwielbiony Chrystus, jako Król Królów i Pan Panów, nawiedził i posłał do niego aniołów, którzy przemawiali w jego imieniu. I tam ujawnia nam pewną tajemnicę, właśnie między innymi tego, co to znaczy kochać Boga. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od pierwszego. Księga Objawienia. Księga Objawienia, list do Efezjan, drugi rozdział Księgi Objawienia, od pierwszego wersetu i czytamy słowa. Do anioła Kościoła w Efezie napisz: oto co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych uczynków, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdą do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Do anioła Kościoła w Efezie. Tak się rozpoczyna ten list, gdy Jezus przekazuje bardzo ważną treść. Do anioła Kościoła w Efezie. Do osoby, która jest odpowiedzialna za to, by dbać o właściwą kondycję duchową, o właściwą świadomość wierzących ludzi, o ich poznanie tego, co jest wolą Bożą i tego, jak, w jaki sposób mają chrześcijanie, wierzący ludzie postępować. Kto to mówi? Ten, który trzyma siedem świeczników, siedem gwiazd, który panuje. Oczywiście są to pewne symboliczne treści, informacje, których wyjaśnienie mamy już w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Ale nie na tym dzisiaj chciałbym koncentrować uwagę, by dostrzec pewne cechy Jezusa, które są tu ujawnione. Jedna jest istotne i właściwe, to jest to, że Chrystus jest Panem Kościoła. Zatrzyma w ręku cały Kościół i z osobna każdego człowieka zna. I że ma prawo i ma wpływ na to, by zmieniać losy i kierunki działań pojedynczych ludzi, jak i całych zborów. Że przygląda się zborom, przygląda się całym Kościołom, jak i poszczególnym osobom i interesuje go to, w jaki sposób żyją ludzie i dokąd zmierzają. Przygląda się
uczynkom, których dokonują, ale nie tylko uczynki obserwuje. Z tej treści dowiadujemy się, że również dostrzega i głęboko koncentruje swoją uwagę na motywach. Dlaczego robią to, co robią? I co jest ciekawe, że nie wszystko złoto, co się świeci, jest takie powiedzenie. I z tego fragmentu jest to również ujawnione, że Jezus dostrzega dobre, szlachetne uczynki Kościoła, jednak do końca nie jest z nich zadowolony. Ktoś by krytycznie mógł powiedzieć, no nie rozumiem w takim razie. No to czego ten Bóg chce? No staramy się robić wszystko dobrze, nawet potrafimy zwalczyć przeciwników Ewangelii albo fałszywych braci, a tutaj raptem Jezusowi jeszcze mało. To czego On od nas chce? Tak, jeśli postrzegamy chrześcijaństwo, życie zborowe, życie wiary, osobistą relację z Bogiem, jako system pewnych obrzędów, postaw, zachowań religijnych, które przystoją lub nie, których wydaje nam się, że Bóg oczekuje od nas. Jeśli jest to pewien system, który jeśli w pełni wykonamy, to może mieć poczucie satysfakcji, że idziemy właściwą drogą, to tak, to właśnie Jezus chce powiedzieć, nie o to chodzi. Ja nie chcę, żebyście wykonywali jakieś czynności, które z pozoru świadczą o tym, że tak, że wy mnie kochacie, wielbicie mnie i tak dalej, ale ja patrzę na serce. Biblia od dawna to mówi i o tym się przekonał prorok Samuel, gdy miał dokonać wyboru na króla osobę, którą jedną z kryteriów, który przede wszystkim miał spojrzeć, to jest właśnie wrażliwość na Boże działanie. Że Bóg patrzy właśnie na serce, a nie to, jak człowiek wygląda, czy coś uczyni. Co nie znaczy, że uczynki nie mają znaczenia przed Bogiem. Ale Bóg przede wszystkim chce znać intencje. I tak Jezus właśnie tutaj patrzy na ten zbór. Przygląda się, dostrzega wszystkie szczegóły. Widzi, wydawałoby się z pozoru, no wszystko jest fajne. Patrząc na, zresztą na ten zbór w Efezie, możemy powiedzieć, i tutaj mówi, wiem o twoich czynach, że ten zbór charakteryzował się tym, że trudził się dla sprawy pańskiej. Był wytrwały w tej trudności, czyli nie ulegał zniechęceniu tylko dlatego, że napotykał na bariery i trudności, co bardzo często bywa. I tutaj na odwrót czasami właśnie bywa usprawiedliwienie. Ludzie się lubią usprawiedliwiać, że czegoś nie dokonali. No bo jednak on doszedł do wniosku w pewnym momencie, że chyba to nie ma sensu. I że jednak tak wrażliwie jakby bada serce swoje intencje, bo przecież intencje są przecież istotne, a nie same uczynki. Nie, nie. To jest lenistwo ubrane w pobożnościowy język. Po prostu, że człowiek napotyka bariery i nie chce do końca wykonać zadania, ale szuka usprawiedliwienia, żeby było jak najbardziej szlachetne. Jakby najmniej obniżało moje poczucie wartości. Zatem muszę to jakoś ubrać w słowa, żeby nie wyszło na to, że jestem pospolitym leniuchem, który nie chce robić. Że raptem doszedł do głębszej świadomości. Niestety, kochani, tak to czasami wygląda. U podłoża leżą zwykłe, egoistyczne pobudki ludzkie. Z jednej strony zapędzamy się w pewną aktywność po to, by pewne uczynki i działania mogły zbudować nasz wizerunek. A z drugiej strony, gdy napotykamy problemy, ubieramy pewne te powody, że nie chcemy dalej robić, bo jest za trudno, nie opłaca się i ubieramy w jakieś szlachetne treści. Bóg zna prawdę, dlatego że On patrzy na serce. Tak powiedział Samuelowi, gdy ten miał dokonać wyboru człowieka na króla. I gdy stanął w trudnym położeniu, gdy zobaczył wszystkich wspaniałych mężczyzn, młodzieńców, nawet już dojrzałych mężczyzn z rodu Isajego, gdzie jego zdaniem Samuela, mężczyzny, człowieka dojrzałego, paru idealnie się nadawało na króla ze postawy, z doświadczenia. A tu jednak Bóg mówi, nie patrz na to, na co patrzy człowiek, bo Bóg patrzy na serce. I tak jest w dalszym ciągu. I to, co tutaj czytamy w liście do Efezjan, to jest nic innego, jak spojrzenie w serce zboru i w serce każdego poszczególnego wierzącego. I czego szuka tam Jezus w tym sercu? Szuka zbioru dokonanych uczynków wspaniałych? On pyta o miłość. To też jest ciekawe pytanie i niełatwe wcale. Ale co to znaczy kochać Boga, skoro tej miłości szuka Jezus w sercu? Czy to nie jest miłość, jeśli jesteśmy wytrwali w trudzie, jak tutaj jest powiedziane, znam twoje uczynki, wytrwałeś.
I dalej wiem też o tym, że nie możesz znieść złych, od razu poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. Czyli ten zbór też miał wielką wrażliwość i zdolność oceny, co jest właściwe, co jest dobre i złe, bo nie możesz cierpieć złych. Czyli mieli jednoznaczny stosunek do grzechu, co jest też chlubą tego zboru, że rzeczywiście mogli być w pewnym zakresie bezkompromisowi. Mało tego, na tyle trwali w poznaniu słowa, bo tak mi się wydaje, ponieważ apostolstwo w czasach starożytnych było związane z tym, że apostołowie byli autorytetem wśród wierzących ludzi, że chętnie ich słuchano i przyjmowano z pełnym zaufaniem to, co mówiono. Dlatego też, gdy czytamy listy do Koryntian, możemy się przyjrzeć, na czym polegał problem apostoła Pawła. Problem z niektórymi wierzącymi, którzy nie uznawali jego apostolstwa, a tym samym nie chcieli dawać wiary temu, co Paweł pisze do zborów w swoich listach. Często stosowali różne kryteria, uważając, że prawdziwym apostołem może być tylko ten, kto fizycznie kroczył z Jezusem Chrystusem, chodził z Nim, znał Go. Natomiast apostoł Paweł był prześladowcą Kościoła. Na pewno nie chodził z Jezusem. Ale nie dawano wiary temu, że doświadczył niesamowitego doznania w postaci osobistego spotkania z uwielbionym Jezusem Chrystusem na drodze do Damaszku. Zatem podważano jego apostolstwo. Dlatego, że apostolstwo w czasach starożytnych znaczyło pełne prawo i autorytet do tego, by wypowiadać się w sprawach Boga. A tutaj mówi Pan Jezus, że ten zbór miał właśnie taką zdolność, że potrafił poddać próbie ludzi, którzy podają się za apostołów, którzy chcą nauczać, którzy chcą po prostu wywierać wpływ na Kościół i kierować ich sposobem myślenia i życia. I wydaje im bardzo dobre świadectwo. Potrafił rozpoznać, że są fałszywymi apostołami. Masz też wiele wytrwałości, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Czyli w dalszym ciągu ta wytrwałość, ta cierpliwość tego zboru. Można powiedzieć, no wspaniale, raczej tutaj należałoby powiedzieć, wspaniałym zborem jesteś, zboże w Efezie. Chciałbym, żeby inni byli przynajmniej tacy. Po ludzku moglibyśmy powiedzieć i faktycznie są to bardzo piękne cechy i wspaniała ocena życia, stylu pobożności, jaką prezentował właśnie zbór w Efezie. Ale Pan Jezus jednak dostrzega, lecz mam coś przeciwko Tobie, porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Porzuciłeś pierwszą miłość. Pytanie o miłość, bo zaraz potem następne słowa Jezusa, które kierują nas zupełnie w inny obszar wyobrażeń dotyczących miłości. Mianowicie, kiedy myślimy o miłości, zazwyczaj z czym nam to się kojarzy? Zazwyczaj z uczuciem. Mówimy, jeśli ktoś kogoś kocha, to znaczy, że jakimś darzy kogoś uczuciem. Ktoś kogoś bardzo kocha, to stopniujemy wtedy to darzenie, czyli darzy gorącym uczuciem, nie? Że jest to namiętność, że jest to, powiedzmy, opanowanie myśli, przeniknięcie i kontrola nad swoimi uczuciami, nad myślami i dążeniami, że żyć nie mogę spokojnie, myśleć, koncentrować się, bo w mojej głowie, w moich emocjach jest dana osoba, do której pałam gorącym uczuciem. Zazwyczaj tak się kojarzy miłość, że właśnie miłość to jest to. Natomiast Pan Jezus, ciekawa rzecz, że mówiąc o tym, mam przeciwko Tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, skąd spadłeś. Opamiętaj się, czyli zmień sposób myślenia. Wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do Ciebie. Okazuje się, że Pan Jezus nie mówi, no opamiętaj się i wróć do czego? Do uczucia. Pomyśl nad tym, co czułeś kiedyś, jak się spotkaliśmy. Nie odwołuje się w ogóle do uczynków, ale właśnie mówi, najpierw pomyśl, gdzie kiedyś byłeś na jakiejś pozycji i jakie było twoje zachowanie, czyli co czyniłeś wtedy. Wróć do tych pierwszych czynności. Czyli bardzo mocno wiąże to, że miłość nie jest jedynie uczuciem,
ale ma bardzo wielki związek ze stylem zachowania. Ciekawą jest, że właśnie apostoł Jan jest nazwany apostołem miłości. To jest ten, który miał bliskość taką z Jezusem, gdzie nawet w jednym z Ewangelii jest opisane, że wsparł się o pierś Jezusa. I gdy czytamy Ewangelię Jana, również w nieco inny sposób jest formułowana treść o samym Jezusie. Ale gdy czytamy listy Jana, tam jest duży nacisk położony właśnie już na miłość. I tam też właśnie ten Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale powiada, chyba w 3 rozdziale, powiada, że miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jan kładł nacisk na to i dla niego miłość była czymś więcej niż tylko jakimś bezwolnym, niekontrolowanym uczuciem, jakim może być poddany człowiek na skutek pewnego zauroczenia, jakiegoś wyjątkowego doświadczenia, bo tak się dzieje. Jesteśmy ludźmi równie emocjonalnymi i pewne zmysłowe doznania działają na nas w taki sposób, że pobudzają nas i do tego, by powstawały właśnie takie emocje. Ale apostoł Jan koncentruje uwagę, nie miłujmy się tylko słowem i językiem. Nie miłujmy się wrażeniem i poszukiwaniem tych wspaniałych wrażeń, ale czynem i prawdą. Że to nie wystarczy. Wrażenia i wspaniałe doznania, choć piękne są, choć właśnie tęsknimy do nich, choć mówimy, że właśnie one przełamują szarość naszego życia, wnoszą jakiś koloryt doświadczeń, doznań, że po to się żyje, to jednak nie wystarczą. Nie można żyć tylko tym. A tym bardziej, że emocjonalizm nie jest czymś trwałym i stałym. Jeśli opieramy na tym wyobrażenie o miłości, rozczarujemy siebie samych, i innych ludzi, gdy tylko zostaniemy na poziomie emocji. Pan Jezus powiada, upamiętaj się, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. A jeśli nie, to zobaczcie, troska o Kościół Jezusa jest taka. Nie mówi on, a jeśli nie, to idźcie sobie swoją drogą. Ja sobie poszukam takich, którzy mnie będą właściwie kochać. Nie, nie, Jezus nie mówi czegoś takiego. On mówi, ja nie pozwolę na to, żebyś miał brnąć w twoim błędzie i żebyś miał brnąć w poczuciu słuszności, robiąc niewłaściwą rzecz. I tutaj ujawnia się, można powiedzieć, istota grzechu. Istota grzechu, która etymologicznie z języka greckiego brzmi hamartia, to właśnie odzwierciedla chybienie celu. Właśnie że grzech czasami nam się kojarzy z czymś skandalicznym, czymś oburzającym, czymś skrajnie odległym od tego, co jest dobre i właściwe. Tak się nam często kojarzy grzech, bo i tak jest. Ale grzech nie tylko jest tym skrajnym położeniem, bardzo negatywnym, złym w stosunku do dobra, ale też jest pozorem dobra. I wówczas w tym pojęciu, że jest to chybienie celu, to pokazuje nam pewną istotę, że grzech jest tym, że jakby celujesz ku dobru, ale jednak nie trafiasz tam. Ale wrażenie sprawiasz tak, jakbyś dążył do dobra, a jednak nigdy tego dobra nie osiągasz. I właśnie to jest grzech. To jest grzech, to jest istota grzechu i podłoże. I jakby tutaj się właśnie to ujawnia, że wiele dobrego się dzieje, ale okazuje się, że zdaniem Jezusa Chrystusa nie jest to właśnie cel osiągnięty tego zboru. I to jest właśnie ten stan chybienia celu, że wszystko jest niby dobrze, ale jeszcze nie trafia do celu. Niby, prawie, chyba. To są wszystko określenia, które nie dają stabilizacji. Kłamstwem nie jest tylko treść skrajnie przeciwna prawdzie. Ale półprawdy jest kłamstwo. Półprawdy to już jest kłamstwo. I dlatego Pan Jezus jakby dotyka tej kwestii. Ale odwołuje się właśnie nie do takiej wartości, bądźcie szczerzy, autentyczni, prawdziwi, ale pyta właśnie o miłość. Dlaczego miłość akurat ma związek z prawdą? Pan Jezus dalej mówi, wspomnij, a jak nie, to ja ruszę świecznik twój. Ja przyjdę do ciebie, rusza twój świecznik. Oczywiście znowu się posługuje tą metaforą właśnie tej osoby, która przechadza się pośród świeczników i ma wpływ na to, że jeśli coś się nie tak dzieje, to jest w stanie wstrząsnąć tym świecznikiem. Po co? Możemy sobie wyobrazić, jeśli wstrząsniemy świecznikiem, no to mogą pospadać świeczki. Ewentualnie
może się wylać, jeśli to jest świecznik, powiedzmy, zasilany oliwą, takie jak były w tradycji Izraela, to może świeczki nie spadną, ale przynajmniej wyleje się, jakoś rozleje ta oliwa. Wstrząsnąć. To jakby wskazuje na to, że będzie to interwencja Jezusa po to, żeby doprowadzić do naprawy. Wstrząsnąć. Co nie wskazuje na to, że to jest sąd i wyrok Jezusa, że On zniszczy taki Kościół, ale podda go pewnemu doświadczeniu, które spowoduje, że ludzie zaczną dążyć do szczerości prawdy, do źródeł, z których właśnie pochodzi ich wiara i życie duchowe. Ale ciekawa rzecz tu się pojawia, która również w dalszym tekście, jednym z listów, czyli w liście do zboru w Pergamonie, również jest wspomniana. Mówi, na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów, ja również brzydzę się nimi. Ciekawe stwierdzenie, jest jednak coś, co go broni, że nienawidzi postępków Nikolaitów. Trudność też tutaj troszeczkę polega na tym, że niewiele mamy informacji w samej Biblii o tym ruchu Nikolaitów i również historyczne informacje nie są tak jednoznaczne, bowiem nawet ojcowie Kościoła II wieku, którzy wspominają kwestię nikolaizmu tak zwanego, również mają zdania podzielone. Niektórzy z nich twierdzą, jak Ireneusz, który był według tradycji uczniem Polikarpa, który z kolei był uczniem samego Jana Apostoła, który jest autorem tego tekstu, pisarzem, to twierdzą, że miało to związek z Mikołajem, diakonem zboru w Jerozolimie, który dopuścił się do tego, żeby mieć inne przekonania, zacząć propagować inną formę pobożności. Między innymi chodziło o to, że generalnie nikolaizm kojarzył się z tym, że dawano przyzwolenie na to, żeby praktykować jednocześnie chrześcijańskie zasady i pogańskie formy, powiedzmy, bytu, życia i pewnych nawet niemoralnych zachowań. Że dawano takie przyzwolenie, by chrześcijanin właśnie żyjący w czasach i w środowiskach pogańskich nie musiał bardzo mocno być odmienną osobą w swoich zachowaniach i przekonaniach od pogan. Tak przynajmniej się interpretuje, tak się uściśla. Inni z kolei twierdzą, że nikolaizm był bardzo surowym z kolei podejściem do życia, że ograniczał bardzo funkcjonowanie. Bliższe więcej jest informacji wskazujących na to, że nikolaici byli to ludzie, którzy rzeczywiście kierowali się, można powiedzieć, zasadą pewnego hedonizmu. To było dobre, co im się podobało i im sprzyjało. I próbowali łączyć swoją wiarę i religijność właśnie z takim stylem życia. Między innymi były tam podejrzenia, że jakby nie zachęcano do zawierania związków małżeńskich, ale pozwalano na jakiś konkubinat. Takie są szczątkowe informacje o tym, ale sama Biblia wskazuje nam na pewną kwestię, która pozwala nam zrozumieć nieco szerzej niż tylko zwykły byt i powiedzmy jakiś konflikt moralności w stylu życia chrześcijańskim. List do Pergamonu mówi nam ciekawą rzecz. 14 werset. Lecz mam nieco przeciwko tobie, otóż są między wami zwolennicy nauki Balaama. Jak wiadomo, poucza on Balaaka, jak usilnić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Podobnie wśród was są tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Opamiętaj się więc. I tu już więcej mamy informacji i nie bez powodu jest przywołany Bilaam i Balak z czasów Starego Testamentu i jest bardzo konkretnie scharakteryzowane, że próbował wpłynąć poprzez ludzi wpływowych Izraela na to, żeby Izraelici odstępowali od posłuszeństwa zakonowi, posłuszeństwa woli Bożej i w poszukiwaniu własnych upodobań czy zaspokojenia własnych pożądliwości mogli łączyć te rzeczy, wchodzić w jakieś niewłaściwe praktyki,
naśladując pogańskie narody i jeszcze w dodatku bezcześcić się do tego stopnia, dopuszczając się grzechu właśnie nierządu. I za chwilę mówi, niektórzy są tacy, którzy wyznają naukę Nikolaitów. Okazuje się, że Nikolas jest to tłumaczenie greckie, czy odpowiednik grecki imienia Bilal. I bardziej wskazuje na to, że samo etymologia tego słowa, czyli słowo złożone z dwóch słów, jak to w Grece często bywa, nikos i laos, znaczy zwycięstwo i laos lud, zwycięstwo nad ludem. Ale nie chodziło tutaj o jakiegoś wodza armii, który dokonuje zwycięstwa, ale chodziło to o człowieka, który miał wpływ na ludzi, który umiał ich przekonać i doprowadzić do tego, że ufając mu, wykonywali to, do czego on namawiał. Zatem innymi słowy, chodziło o władzę i wpływ w Kościele. Chodziło o sterowanie pewnymi ludźmi i tworzenie pewnego systemu, na który ktoś ma wpływ. I oczywiście drogą do tego, żeby móc mieć na ludzi wpływ, jest wywieranie na nich wrażenia. W jaki sposób możemy wywierać wrażenie? No między innymi dzisiaj możemy mieć przykład sytuacji politycznej. A szczególnie, gdy są wybory, to wszyscy posłowie nas bardzo kochają. I każdy nam obiecuje złote góry i to, że będziemy szczęśliwsi niż dotychczas. Prawda? I to są właśnie formy oddziaływania i podporządkowania sobie uwagi i nawet może sympatii. Że w końcu idziemy do urny wyborczej i decydujemy o tym, kogo wybieramy. I najczęściej jest to tak, wybieramy nie tylko dlatego, że ktoś racjonalnie nam przedstawia, powiedzmy, jakieś twierdzenie, ale też bierzemy pod uwagę wizerunek i sposób wypowiedzi i prezentacji swoich przekonań. Dlatego mamy dzisiaj medialnie, bo gdybyśmy tylko czytali sobie w treściach, no to byśmy zwracali na język, którym jest ten tekst napisany i przekonujące wartości treści czytanych. Natomiast dzisiaj mamy możliwość, że słuchamy w radiu, widzimy w telewizji jakieś wywiady, oglądamy na telebimach. Mistrzowie od wizerunku, zawodowcy pracują nad tym, żeby wszystko było dopracowane. Żeby kolor krawatu, garnituru, sukienki, żakietu, włosów, brwi, rzęsy, wszystko było tak zrobione, żeby przemawiało za wzbudzeniem sympatii u człowieka. I to jest właśnie ta, można powiedzieć, taki nikolaityzm, czyli próba zdominowania twojej uwagi, twojej koncentracji, twojej sympatii przez tego rodzaju wpływy. Żebyś poparł, żebyś dał szansę, żebyś udzielił prawa do wpływu na siebie. Ale jaki to ma związek z Kościołem? No duży ma związek z Kościołem. Polityka jest rzeczą ludzką. Jest to pewna działalność w określonym zakresie, tak moglibyśmy to zdefiniować. A w takim razie, czy polityki nie ma w Kościele? Jest, bo to jest działalność ludzka. Tam, gdzie przychodzą interesy pewne i sprzeczności w osiąganiu pewnych celów, niestety czasami można się posłużyć i polityką. To zależy od człowieka. Jakimi kryteriami będzie się kierował? Czy kryterium będzie miłość do Boga i do brata i próba pomocy mu w dojrzewaniu do jego świadomości i zrozumienia pewnych zagadnień, czy próba zdominowania go po to, żeby osiągnąć własne cele. I tutaj może być polityka. I o tym mówi Pan Jezus, że są pewni ludzie, ten Nikolaici, którzy po pierwsze mieli swój światopogląd, gdzie po prostu próbowali połączyć życie zwykłego, cielesnego człowieka, który napotyka na rozmaite, powiedzmy, pokuszenia, próbowali połączyć z duchowością i z wiarą. A z drugiej strony, jeszcze nie tylko we własnym zakresie próbowali to robić, ale próbowali wywierać wpływ na całą grupę, żeby uznać to za powszechne zasady funkcjonowania. I tutaj, w tym momencie, właśnie mamy tego Bilama i Balaka jako porównanie. Że nie chodziło tylko o pojedynczych ludzi, którzy dopuszczą się jakiegoś tam nierządu. Chodziło o to, żeby właśnie przywódcy nadawali pewien ton, wzorzec i sposób działania. I to właśnie, jakby można było powiedzieć, są zaczątki pewnego rodzaju takiej polityki w Kościele i w zborze. Że nie liczy się w zasadzie to, kim jest Jezus, czego On oczekuje, ale to, jakie nasze są cele, za pośrednictwem użycia wartości,
które przekazywał nam Jezus. I to jest, jak się okazuje, pewne wyzwanie i pokusa, które jest w każdej epoce, nie tylko w starożytności. Dzisiaj też mamy pokusy. Dzisiaj też mamy wiele kościołów. Dzisiaj mamy wzbory w łonie jednego kościoła. Mamy statystyki. Mamy świadectwa z jednej strony, że się wspaniale dzieje, a z drugiej strony reklama, że u nas to jest fajniej, a u was gorzej. U nas mamy orkiestrę i chór, a u was tylko orkiestra. A u nas mamy świetnie rozwiniętą pracę z dziećmi, a u nas to z bezdomnymi, a u nas jeszcze coś innego. I tak naprawdę pytanie, czy aktywność Kościoła w tym kierunkach idzie z racji szczerej miłości do Boga i tych ludzi, którym pomagamy, czy jest to po prostu sposób na uprawianie pobożności, by jednak pokazać, że coś o sobie znaczymy. O to pyta Pan Jezus dzisiaj. Można powiedzieć, no ale co w tym złego, jednak jest dobrze, że coś się robi w sumie. Tak, to prawda. Apostoł Paweł nawet powiada, czy obłudnie, czy szczerze, byleby Chrystus był zwiastowany. Dobro zawsze jest dobre. Czy ono ma dobre intencje, czy złe, ale jeśli karmisz człowieka i pomagasz temu, który jest w potrzebie, to będzie zawsze dobre. Tylko pytanie, co ty z tego masz i kim naprawdę jesteś? Bo to, że człowiek zyskał dobro przez twój uczynek, to jest fakt. Ale pytanie, jakie są naprawdę twoje intencje? I kim tak naprawdę jesteś? Czy robisz to tylko dlatego, żeby wzmocnić siebie i zrobić wrażenie na innych ludziach? Czy robisz to ze względu na wyższe wartości? Bo kocham mojego Zbawiciela i robię tak, jakby on to zrobił tutaj na ziemi. I czuję się jego reprezentantem. I chcę przybliżyć przez moje dobro, przez moje zachowanie każdego człowieka do mojego Boga i Zbawiciela. O te intencje pyta Pan Jezus. I wróćmy do pierwszej miłości. Czym jest ta pierwsza miłość, jeśli nie jest tylko uczuciem? Uczuciem do Boga. A dzisiaj przecież często pracujemy na to, żeby nabożeństwa były uczuciowe. I fajniej. I bardzo się cieszę z tego. Jest to wspaniała okazja. Czas tak zwanego uwielbienia, chociaż uwielbienie to jest coś więcej i nie tylko śpiewanie Bogu. Ale mówimy o uwielbieniu. Jest to bardzo miłe doświadczenie. Bardzo dobre. I bardzo ważne. I warto nad tym pracować, żebyśmy mogli przychodzić na nabożeństwo, by wielbić Pana. By oderwać się od tego świata, od myśli, od zgiełku, tych wszystkich informacji, które nas otaczają. By się wtopić właśnie w tę atmosferę oddawania Bogu chwały. By zapomnieć może o sobie, a uwielbić Chrystusa. Jest to wspaniała rzecz. Ale nie może być to celem samym w sobie. Nie może być celem Kościoła. Szukanie, wtapianie się tylko w jakieś emocjonalne ekstazy. Bo życie to nie jest ekstaza. Życie to jest kwestia wyborów. Staczenia pewnych bojów z samym sobą. Z własnymi rozterkami, z różnego rodzaju konfliktami wewnętrznymi. Gdzie z jednej strony podoba nam się coś, co jest niewłaściwe i złe. I musimy sobie odmówić, nie być przy tym nieszczęśliwi. Ale widzieć, że lepiej jest odmówić ze względu na to, że mam wyższe wartości niż tylko własne upodobania. Że jest właśnie miłość. Miłość do kogoś, która właśnie to stwierdzenie, pierwsza miłość, pokazuje nam piękną prawdę. Że jest to szczere, autentyczne, że to jest siła, energia w człowieku taka, gdzie on nie dużo się zastanawia nad słusznością pewnych dokonań. On nie rozważa, czy jest coś opłacalne, czy nieopłacalne. On kieruje się tym, że kocha daną osobę i czy tej osobie będzie to pasowało i podobało się. A nie patrzy, czy mu się to opłaca, czy nie. Czy nie jest tak w relacjach międzyludzkich. Kiedy ludzie są zakochani, są w stanie poświęcać dla siebie więcej uwagi, być ofiarnymi, być bezinteresownymi, płacić wielką ofiarę za to, żeby uczynić coś dobrego na rzecz tej osoby, którą bardzo kocha. Właśnie Jezus mówi o tym, słuchaj, zobacz, do tego właśnie dążę. Czy jest w tobie ten ogień, taki jak był na początku? Czy kochasz mnie? I dlatego nie jest to tylko emocja. Część wchodzenia w taki stan emocjonalny uwielbienia jak najbardziej jest przydatny i dobry. Ale nie można się na tym zatrzymać i myśleć, że życie chrześcijańskie to jest chodzenie właśnie w takiej atmosferze. Że ja muszę może, nie wiem, ciągle śpiewać sobie, na słuchawkach mieć non-stop te same piosenki fajne, żeby się nakręcać i nakręcać i nakręcać. Nie, nie możesz tego zrobić. Nie jesteś w stanie
I nie o to Jezusowi chodzi. I nie o takie uwielbienie. Skąd wiemy? Pismo Święte nam mówi. Aby historię, kiedy naród izraelski wykonywał święta zgodnie z Bożym poleceniem. A Bóg mówi do niego słowami proroka, co to za ryk, co to za wycie, które dociera do moich uszu. Jak to? Przecież to są święta, które nam nakazałeś. My Ciebie wielbimy i dokonujemy tych rzeczy. On mówi, moje imię jest na Waszych ustach, ale serce Wasze daleko jest ode mnie. Dlatego Jezus patrzy na serce i mówi, ja chcę, żeby przede wszystkim w sercu było to, co chcesz wydać na zewnątrz. I nie cieszy mnie to, jeśli pięknie potrafisz uczynić wszystko i może Twoje zachowanie jest bez zarzutu, ale serce Twoje jest bardzo chore. Nie ma tam miłości do mnie. Jest wyuczona pobożność i w doskonały sposób. Że jest godna pochwały ze względu na zjawiska i skutki Twojego działania. Ale co się dzieje w Twoim sercu, jeśli chodzi o mnie? Właśnie nawet nie mówi o tym, że w stosunku do innych ludzi, ale przede wszystkim do Boga. Mówi, opamiętaj się. Słowo opamiętaj się jest greckim słowem metanoia. A metanoia i opamiętanie, jak powiada się czasami w bardzo takim dynamicznym tłumaczeniu, pokuta. Pokuta to nie jest zadośćuczynienie. Bo my nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić grzechowi. Nie stać nas na grzech. Bo za grzech możemy zapłacić tylko własną śmiercią. A jeśli mielibyśmy za to zapłacić, to byśmy byli potępieni na wieki. Dlatego jedynym, który jest w stanie zadośćuczynić grzechowi, jest Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Zatem metanoia to nie jest zadośćuczynienie. Metanoia to jest zmiana umysłu. To jest właśnie to stwierdzenie, opamiętaj się. Zatrzymaj się i popatrz na swoje życie. Wejrzyj w siebie, jak ten marnotrawny syn nad korytem jedzenia dla świn. I wejrzał w siebie, czytał. Popatrzył, kim jestem? Dokąd zmierzam? Skąd spadłem? Że słudzy najmniejsi w domu mego ojca mieli lepsze jedzenie niż ja tutaj. To jest właśnie to, spójrz z jakiej wyżyny spadłeś. Popatrz na siebie. Skąd pochodzisz? Zobacz, przypomnij sobie wiarę dawną i dawne uczynki. Na to właśnie zwraca uwagę. Jeśli cokolwiek robiłeś, to dlaczego to robiłeś? I mówi co? Pierwsze upamiętanie. Pomyśleć o sobie, wejrzeć w siebie i zobaczyć na swoją relację z Bogiem. A po drugie, bardzo konkretnie mówi Pan Jezus, spełniaj uczynki takie jak pierwsze. Uczynki. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy słowa, w których Pan Jezus powiada, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Jakby forma wyrazu miłości do Boga to nie jest silenie się na wzniosłe uczucia. Na wejście na jakiś poziom przeżywania, że jakoś nie mogę. Ja miałem jako młody człowiek, wierzę mi kiedyś, takie swoje rozterki na początku drogi wiary, gdy zastanawiałem się nad wiarą i uczuciami. Bo spotykałem ludzi wierzących, którzy byli tacy nakręceni, tacy radośni, a ja no, miałem różne doświadczenia. Mój ojciec pił, mieliśmy trochę biedy w domu, różne kłopoty. I były przyczyny tego, żeby móc być smutnym i troszkę zaniepokojonym i zmartwionym. Stąd też, no, kłóciło się to we mnie. Z jednej strony, no, sama wiara w Boga i wcale nie byłem aż taki podekscytowany, bo widziałem mnóstwo różnych trudności na drodze. No, ale tam byli ludzie, którzy byli strasznie podekscytowani. Sam poszukiwałem tego wszystkiego. Szukałem doznań, czy rzeczywiście może nie nawróciłem się naprawdę, no bo nie jestem aż tak szczęśliwy, jak tamci ludzie, którzy są tacy szczęśliwi. Ale szukałem tego, nie zaglądając do tekstu Pisma Świętego, patrząc na ludzi, słuchając wyrwanych tekstów z kontekstu, patrząc na pieśni, na muzykę. Rzeczywiście to było fajne, ale czułem się momentami bardzo źle, bo wcale nie byłem w stanie nadążyć za tym. Nie osiągałem tego pułapu tych emocji. I czułem się jako inny człowiek. Myślę, ja nie wiem, ja to chyba się nie nawróciłem. Bo nie potrafię aż tak się nakręcić. Albo jeśli nawet przeżyję coś, to jednak później schodzi. To może ja nie jestem z tych wybranych, którzy się nawrócili. Oczywiście pod względem takiej obserwacji rzeczywiście no, różniłem się i może mógłbym nie być.
Tylko że nieobserwacja wrażeń i doznań emocjonalnych jest kryterium oceny cudzej wiary. To my się różnie możemy zachować. Jest to kwestia okoliczności, sytuacji, w których możemy różną postawę zająć. Ale nie chodzi o to. Właśnie zwróciłem uwagę i kiedyś Bóg postawił mnie na nogi, kiedy po prostu zmusił mnie do tego, żebym go zaczął poznawać. Zacząłem nawracać człowieka, będąc przekonanym, że jestem wierzący i już upoważniony do tego, żeby innych nawracać. A spotkałem człowieka, który znał dobrze Biblię. Jak mi zadał parę różnych pytań, to okazałem się dyletantem kompletnym. Nie umiałem odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie znałem Boga ani Chrystusa. Posługiwałem się przelotnymi, powszechnymi sloganami, których on nawet mnie pytał, co to znaczy. Ja nie bardzo wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Byłem przygotowany do tego, żeby głosić Ewangelię, ale w formie schematów i formułek, a nie w formie przekonania rzeczy po rzeczywistym doświadczeniu. Poczułem się bardzo zawstydzony, ale to sprawiło, że w ciągu tej podróży pociągiem w nocy przez 8 godzin, kiedyś trochę dłużej jeździły pociągi, a i dobrze, miałem okazję do tego, żeby poczytać. Po prostu w całą noc przeczytałem jedną z Ewangelii. Do dzisiaj to było tak silne wrażenie, że mam pamięć fotograficzną i pamiętam, gdzie na której szpalcie co jest napisane. To było bardzo silne przeżycie, bo człowiek poruszył mnie i poddał wątpliwość. I zostałem z pytaniem, czy jest jakaś inna prawda i coś ważniejszego niż Jezus? Czy jeszcze coś innego muszę poznać i doznać niż Jezusa? A potem zacząłem czytać Ewangelię i zobaczyłem się, sam wstydziłem przed sobą i bolałem przed Bogiem. Jezu, ja Cię w ogóle nie znam. Ja patrzyłem na idoli ludzkich i myślałem, taki będę. Bo nie miałem wzorca w moim ojcu, który ulegał uzależnieniu alkoholowemu. Potrzebowałem mężczyzny, człowieka, jakiegoś wzorca. To byli bohaterowie kinowych filmów, seansów. Jacyś koledzy starsi, których tam podpatrywałem, bawiłem się z nimi, grałem w piłkę i też mi imponowali. Ale ciągle to nie to, ciągle byłem zagubiony, kim jestem, dokąd zmierzam. I wtedy zajaśnił mi Chrystus przez Ewangelię. Wtedy zacząłem rozumieć, czym są emocje, czym jest wiara. Zacząłem poznawać Boga. I wierzę, że to było takie przebudzenie bardzo istotne w moim życiu. Zresztą od tamtej pory żyję tak, jak żyję. Wesoło nie jest, momentami szału nie ma. No ale tak jest życie. O tym też czytam, że witaj w klubie. Tak jest. Spójrz na bohaterów wiary. Komu było lekko i szło życie jak spłatka? Niektórzy umierali za to, że wierzyli Jezusowi, za to, że służyli sprawiedliwie Bogu, byli karani i uznani za wyrzutków społeczeństwa. To jeśli tego nie doświadczasz, to i tak nieźle masz. Popatrzyłem, no tak, że doświadczenie, cierpienie, czasami smutek, zmartwienie o Kościół, o Boże działanie jest wpisane w doświadczenie. I ma też swój urok. Dlatego, że przez cierpienie i doświadczenie bardziej doceniam powody do radości, szczęścia. Kiedy ktoś jest zbawiony i świadczy o zbawieniu i gościmy, to łzy mi się cisną do oczu. Bo widzę, że warto było się męczyć, żeby ten człowiek stanął i powiedział, że Twoje świadectwo, nasze świadectwo nie poszło na marne. Że Chrystus jest żywy i wyrywa ze szpon diabelskich ludzi. Chociaż często towarzyszy temu ciężka praca. Smutek, cierpienie, rozczarowanie. Człowiek się zastanawia, po co to robię? Ciężko mi. I to jest właśnie pytanie o miłość. Czy kochasz mnie? Jezus nie oczekuje wzniosłych uczuć. Ale kochani, te uczucia będą, bo one są częścią naszego doświadczenia. Pozwól, żeby uczucia w naturalny sposób wybrzmiewały i ujawniały się właśnie na skutek Twojej postawy życiowej. Kiedy wiesz, dokąd zmierzasz, komu służysz i wiesz, dlaczego takie zasady przyjmujesz w swoim życiu. Bo to jest Bóg, któremu zaufałeś. A jeśli będziesz miał silne przekonania, to Twoje uczucia ulegną Twoim przekonaniom. I nie będą miotane jak fala przez wiatr tu i tam, ale będą stabilne, zakorzenione na prawdzie. Na jakiej prawdzie? Najsilniej przekonania umocnisz poprzez
społeczność Ewangelii. I tam zobaczysz, że to jest świetne miejsce. Ewangelia to nie tylko książka. Ewangelia to nie tylko tekst. Ewangelia to miejsce spotkania z moim Bogiem. To możliwość słuchania. Nie będziesz słyszał może fonetycznie dźwięku brzmienia głosu Chrystusa, ale będziesz go słyszał w duszy jako przekonanie, które będzie przenikać twój umysł. A ty będziesz wzrastał w zaufaniu i w miłości coraz większej do niej. I ktoś powiedział, nie to jest miłość, że kochamy tych, którzy są mili i grzeczni, ale to jest dopiero miłość, że ktoś nas zna bardzo dobrze na wskroś i w dalszym ciągu z nami chce przebywać. Prawda? To jest właśnie Jezus, którego miłość jest wyższa ponad nasze myśli oce. Kończy ten list stwierdzeniem, kto ma uszy do słuchania, niech je słucha. I to jest właśnie postawa Jezusa. On nikogo na siłę nie zbawia. On nikogo na siłę nie będzie poprawiał. On chce uświadomić ci, zachęcić cię do głębokiej, wnikliwej analizy swojego zachowania, swojego życia, swojej wartości. Do wglądu we własne serce wartości. Żebyś ty dokonał decyzji. Jego wcale nie cieszy, że usłyszeć będziesz na tyle bystry, inteligentny. A, to Jezusowi o to chodzi. No to ja mu to zrobię. Nie, nie. Nie po to mówiłem. Żebyś miał teraz zachować taką postawę, żeby pokazać mi to, czego rzekomo oczekuję. Bo Jezus nie jest jak człowiek. Nas łatwo w ten sposób zmanipulować. Bo ludzie czasami mówią nam to, co chcemy usłyszeć. Zachowują się tak, jakbyśmy chcieli to widzieć. Tak, to są środki manipulacji w komunikacji międzyludzkiej. Z Bogiem tego nie próbuj, bo cię wyśmieje. Bo zanim ty pomyślisz i złożysz w głowie cały pomysł, to on już zna twoje intencje, dlaczego chcesz to zrobić. Zatem patrzy i ceni sobie szczere serce. Nie śmiej się na to, żeby się przypodobać Bogu płytkimi gestami, ale wyśmiej się, żeby otworzyć swoje serce, przejrzeć je do głębi i wyciągnąć prawdę. Oczyścić się ze wszystkiego, co ma znamiona fałszu. Być ekspertem w tym, co jest wartościowe, cenne i prawdziwe. Do tego Jezus od ciebie oczekuje. W jaki sposób? Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To jest twoja decyzja. Spójrz na siebie. Kim dla ciebie jest Jezus? Czym jest twoja miłość do Boga? Dziś Jezus mówił do nas, a ja usiłowałem to w jakiś sposób przekazać. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pobudzi ciebie i mnie do tego, by twoja i moja relacja z Bogiem była lepsza. Była przepełniona miłością. A to jest coś innego niż religia. To jest coś innego niż walka o przekazywanie przekonań. To jest coś, czego ten świat nie zna, ale coś, co może zbawić drugiego człowieka. Amen. Zapraszam do modlitwy.